Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy fantastyczny dzień i mam nadzieję też fantastyczny odcinek, bo po pierwsze wreszcie po kilku tygodniach ogłoszę wyniki konkursu Schudnij na Keto. No i porozmawiamy sobie też o trzech największych różnicach pomiędzy ketoadaptacją a ketoredukcją. Bo tak naprawdę, jeżeli już jakby jesteśmy na tym pewnym poziomie wtajemniczenia, jakim jest stan ketozy, to dostaję po prostu od Was masę pytań, co zrobić, jeżeli na adaptacji nie schudłem tyle, ile chcę i jak to pozmieniać. No i prawda jest taka, że te dwa procesy mogą się mocno między sobą różnić. Także właśnie o tych trzech różnicach dzisiaj porozmawiamy. No i będę też miała dla Was wreszcie bardzo dobrą wiadomość, ale to już za moment. Zapraszam. Moi drodzy, tak jak obiecywałam, byłam przez ostatnie parę miesięcy w intensywnym procesie właśnie tworzenia takiego kompendium wiedzy, ale też praktycznych jakby zastosowań i bardzo zindywidualizowanego tak naprawdę procesu dla tych osób, które chcą schudnąć na keto, bo sama ta redukcja, która u niektórych już następuje podczas ketoadaptacji, nie jest dla nich wystarczająca. A być może ktoś przeszedł na keto i bardzo często dostaje takie pytania i zgłaszają się do mnie tacy podopieczni, że po prostu przeszłam na keto, bo wiedziałam, że to jest fantastyczna dieta, wszyscy chudną 10-20 kilo, a ja nie schudłam, albo zeszło mi raptem 2 kilo, co ja robię źle. I właśnie jakby to bardzo często jest, nie jest tak, że ja Ci jestem w stanie powiedzieć po prostu w jednym zdaniu albo nawet na jednej konsultacji rozwiązanie i to na pewno zadziała, bo ten temat ketoredukcji jest bardzo złożony i indywidualny. Dlatego też powstał cały kurs, miesięczny kurs online Schudnij na Keto, kierowany właśnie do osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Jego premiera za tydzień, więc nie będę Wam dzisiaj po prostu nawijać o kursie. Dzisiaj powiem Wam o tym, jakich 5 szczęśliwców otrzyma dostęp do tego kursu za darmo, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału i nie macie wciśniętego tego dzwoneczka na dole i nie dostajecie powiadomień o najnowszych filmach, to bardzo Wam polecam to zrobić, jeżeli chcecie mieć możliwość zdobyć kurs w najniższej możliwej cenie, bo planuję dla Was naprawdę mega promocję. Ale żeby nie było tylko tutaj, że po prostu reklamuję jakieś swoje produkty, chociaż tak reklamuję, bo uważam, że to jest pierwszy tak fantastyczny i kompleksowy kurs o odchudzaniu na keto, a tych tematów wcale nie jest dużo, bo się wszyscy skupiają na tej adaptacji. No ale przejdźmy też do właśnie tych trzech rzeczy i trzech różnic pomiędzy ketoadaptacją i ketoredukcją, żeby jak to zawsze, mam nadzieję, że też macie takie wrażenie, było tutaj w tych moich filmach merytorycznie. Pierwsza, najważniejsza w ogóle różnica, którą niestety wciąż niektóre osoby w ogóle pomijają, to jest cel. Celem ketoadaptacji nie jest schudnięcie. Celem ketoadaptacji jest wejście w stan ketozy. Jest adaptacja do tego, czym jest właśnie wytwarzanie w naszym organizmie ciał ketonowych i potem wykorzystywanie ich jako źródła energii. I to na tym się skupiamy. Dlatego jeżeli ktoś na przykład ma mój kurs o właśnie Keto Start, czyli o ketoadaptacji, to te wszystkie zalecenia, które tam są, one mają służyć temu, abyś jak najbardziej efektywnie, zdrowo i skutecznie weszła w stan ketozy. I to jest cel ketoadaptacji. To, że chudniemy, tak, super. W ogóle część osób już od samego początku zrzuca zbędne kilogramy, ale nie wszyscy. Tylko pamiętajmy, że nie to jest celem ketoadaptacji. Żeby chudnąć na keto, no to musimy najpierw, jak ja to mówię, przejść tą pierwszą klasę, żeby dopiero wskoczyć do kolejnej, tak? Żeby wejść na kolejny poziom. Nie jesteśmy w stanie po prostu tego tak od razu przeskoczyć. Natomiast celem ketoredukcji jest oczywiście utrata tkanki tłuszczowej i to, na co ja również stawiam w kursie, oczywiście dla tych osób, które chcą, bo to można sobie indywidualnie dopasowywać te moje zalecenia, to jest też rekompozycja składu ciała, bo nie zawsze ta cyferka na wadze jest, słuchajcie, taka ważna, dlatego że nasze mięśnie ważą tak naprawdę więcej niż tkanka tłuszczowa, czyli
jeżeli mamy rekompozycję, to możemy jej nie zauważać do końca na wadze. I ja w kursie pokazuję takie przykłady, ale będziemy wyglądać dużo lepiej, będziemy mieć mniejszy ten rozmiar ciuchów, będziemy czuć się z sobą dużo lepiej, no i też nasz metabolizm będzie wyższy, czyli tak naprawdę w skrócie mówiąc, będziemy mogli więcej jeść i chudnąć bądź utrzymywać naszą wagę, no bo po prostu mięśnie są takim złodziejem tłuszczu. Także celem ketoredukcji jest właśnie utrata tkanki tłuszczowej i to na tym się rzeczywiście wtedy skupiamy. Warunek? Jesteś w ketozie. Druga bardzo ważna różnica, która też z mojego doświadczenia wynika, nie zawsze jest brana pod uwagę, to jest zmiana makroskładników. Bo jeżeli na ketoadaptacji przyjmijmy takie standardowe, chociaż to też jest zmienne i dopasowywane indywidualne, ale takie standardowe makro, to jest około 80% tłuszczów, 15% białka i 5% węglowodanów. Taka po prostu złota zasada ketoadaptacji, nazwijmy ją, no to na redukcji, hello, jesteś już po adaptacji, masz inny cel, dlatego też to makro powinno się zmienić. Okej, jeżeli na adaptacji chudniesz, nie ma problemu, nie zmieniaj makro, czujesz się świetnie, chociaż prawdopodobnie coś Ci siądzie za kilka miesięcy, bo to jest makro na ten moment adaptacji, który trwa 30, 60, może u niektórych 90 dni, a u niektórych 2 tygodnie, to też jest, zależy. Natomiast na redukcji zmieniamy makro. I pewnie ciekawicie, jakie zmieniamy, już mówię. Przede wszystkim zwiększamy białko. To białko pełnowartościowe powinno być zwiększone mniej więcej do 30%. Dokładnie jak to wygląda, to są takie niuanse, też to oczywiście wyjaśniam w kursie. Natomiast możesz sobie mniej więcej policzyć 30%, możesz też policzyć, żeby to było przynajmniej 100 gramów białka w Twojej diecie, bo to też właśnie zależy od wagi, jaką mamy. No albo jeszcze jest jedna zmienna, mniej więcej 1,8 grama białka na każdy kilogram masy ciała. Z tym, że pamiętaj, że jeżeli masz bardzo dużą nadwagę czy otyłość, to to prawdopodobnie będzie za dużo i wtedy liczymy to dla naszej może docelowej masy ciała albo po prostu zmniejszamy proporcjonalnie. Więc białko na pewno rośnie na redukcji w porównaniu do adaptacji. Kolejna rzecz to są węglowodany. I to jest indywidualna sprawa. U mnie w kursie większość przepisów, nie, wszystkie w sumie przepisy, które są w kursie, bo stworzyłam tam po prostu taki indywidualny jadłospis właśnie na ketoredukcję, mają około 10 gramów węglowodanów. I rzeczywiście te węglowodany możemy i powinniśmy zwiększyć, chociaż jeżeli jeszcze nie rozwiązaliśmy jakichś kwestii związanych z gospodarką cukrową, insulinoodporność, cukrzyca itd., itd., to też z tymi węglowodanami nie szalejemy i ja u niektórych moich podopiecznych trzymam jeszcze te węglowodany w okolicach 5%. Ale tutaj mega ważne jest rozróżnienie węgle netto, węgle brutto, bo błonnik jest takim elementem, który jest istotny na redukcji podczas odchudzenia, dlatego warto go zwiększać i na pewno nie liczymy tych węglowodanów brutto, bo dodajemy po prostu więcej błonnika. No i zostają nam tłuszcze. I tak naprawdę te tłuszcze mają dopełnić naszą pulę kaloryczną, tak, żeby po prostu było te 100%. Oczywiście 100% kalorii, jeżeli obliczyliśmy sobie tą kaloryczność na deficycie. Także to mam nadzieję, że wiecie. I tutaj podobnie jak na adaptacji, to przy redukcji również zwracamy na to uwagę. Kalorie nie są najważniejsze, ale jednak przy redukcji ja polecam je liczyć albo właśnie stosować się do takiego przygotowanego planu żywieniowego, który po prostu ktoś za nas ułożył. I to również może mieć wpływ na skuteczność tego, jak szybko i ile chudniemy. I tutaj, ale to już byłby czwarty element różnic, jest też oczywiście w tym makro nie kryje się tylko to, ile jest białka, tłuszczów, węglowodanów, ale także to, jakie produkty jemy, bo moja lista produktów, którą mam na ketoadaptację i którą być może część z Was ma z kursu właśnie o ketoadaptacji, jest inna niż ta, którą przygotowałam na ketoredukcję. Są pewne produkty, których po prostu nie ma i nie powinno być u większości osób podczas odchudzania się i u nich właśnie może to być przyczyną, że na adaptacji jeszcze nie chudli. Więc to jest istotny element, ale pozwólcie, że nie wszystkie karty dzisiaj będziemy odkrywać. Przejdźmy do trzeciej zmiennej, która jest równie istotna.
właśnie trzeciej zmiennej, trzeci element, trzecia różnica to jest to, co kontrolujemy podczas tego procesu i na jakich parametrach się skupiamy. Podczas ketoadaptacji skupiamy się zazwyczaj na ciałach ketonowych, no albo jeżeli ich nie mierzymy, tak, bo nie chcemy, nie mamy glukometru, no to po prostu na, oczywiście na naszym odczuciu, tak, jakby wiemy, jak powinniśmy się czuć, jeżeli wchodzimy w ketozę. Natomiast te ciała ketonowe nie są najważniejsze na ketoredukcji. Jeżeli chcesz schudnąć, to nie skupiaj się na tym, żeby mieć jak najwyższe ciała ketonowe, bo już jesteś po adaptacji. Twoim celem mają być optymalne ciała ketonowe i tak naprawdę jak będą one na poziomie 1,5, może dla Ciebie to są optymalne. Jak będą one na 0,2, to być może dla Ciebie też są one optymalne. To nie jest najważniejsze. Ważne jest rzeczywiście, żeby w tym stanie ketozy pozostawać albo nawet jakby wracać do niego dość szybko w przeciągu tygodnia, jeżeli gdzieś wypadniemy. Więc to jest ważne, żeby one były. Ale ten poziom wcale nie musi, a moim zdaniem wręcz nie powinien być wysoki, dlatego że jeżeli on jest wysoki, to albo za bardzo się głodzisz i wcale wtedy nie schudniesz efektywnie, szybko i wszystko Ci spowolni siądzie i za chwilę nie będzie nic z odchudzenia. Albo druga opcja, jesz wciąż za dużo tłuszczów, albo jesz wciąż za dużo tych nie tych tłuszczów, które trzeba jeść na redukcji. Więc jakby nie idziemy w stronę ciał ketonowych, natomiast monitorujemy na pewno poziom glukozy. Badania pokazują, że żeby efektywnie redukować tkankę tłuszczową, nie powinniśmy mieć skoków powyżej 100 glukozy więcej niż 2 razy w ciągu dnia. Czyli zobacz, jeżeli na przykład jesz 2 posiłki i nawet one jakby podniosą Ci tą glukozę powyżej 100, to prawdopodobnie jest ok, ale właśnie warto to sprawdzać. Warto sobie robić na przykład tą taką domową krzywą albo skorzystać z sensora, o którym mówię w filmie właśnie o biohackingu, sensor Freestyle Libre. To jest ważne, ten poziom stabilny, w miarę stabilny poziom glukozy jest bardzo ważny podczas redukcji, no i też fajnie jakby on nie wynosił 100, tylko był niżej, na przykład w okolicach 80, 70, niektórzy mają poziom około 60, jeżeli już długo są na keto, także to też znowu dobieramy indywidualnie. Ale są też inne wartości, które warto kontrolować i tutaj bardzo wiele kobiet wchodzi codziennie na wagę. Ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, bo u nas cykl hormonalny wymusza zmiany wagi, nabieramy wody, ta woda spada. Tak naprawdę nie powinnyśmy się ważyć mniej więcej od 10 dni przed miesiączkowaniem do tego miesiączkowania. Tylko te, jakby w tej pierwszej fazie cyklu, już po zakończeniu miesiączki, ta waga jest najbardziej jakby adekwatna. I ja nie zachęcam Cię do stawania ciągle właśnie na wadze podczas redukcji, czy to na keto, czy nie na keto. Tylko zmierz sobie obwody, zrób sobie zdjęcie i wtedy zobaczysz, jak wygląda Twoja sylwetka, bo tak jak już mówiłam na początku, 58 kg, a 58 kg to mogą być w ogóle dwie różne sylwetki u tej samej osoby. Także to jest bardzo ważne, żeby po prostu zwrócić uwagę podczas tej redukcji na te konkretne parametry, które rzeczywiście nam mówią prawdę o tym, co się dzieje i czy robimy postępy, no bo skupiając się na ciałach ketonowych, czy tylko na naszej wadze, to po prostu będziemy się tylko frustrować i błądzić w tym całym procesie, a nie o to nam powinno chodzić. No dobrze, moi drodzy, to były 3 różnice, na pewno jest ich oczywiście więcej, ale mam nadzieję, że one Wam nakreśliły taki obszar, jeżeli zastanawiacie się, jak właśnie rozpocząć redukcję, jesteście na keto, a na razie tkwiliście jakby jeszcze w tym takim mindsetie bardziej adaptacyjnym. Ale teraz przechodzimy do fantastycznej rzeczy, czyli ogłoszenia wyników konkursu Schudnij na Keto, który kilka tygodni temu był u mnie na kanale. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję za komentarze konkursowe. Bardzo jest mi miło, że było ich tak wiele i były takie bardzo pozytywne i bardzo nieraz takie personalne, dzieliliście się też swoimi historiami właśnie, dlaczego chcecie schudnąć, dlaczego to jest ważne, dlaczego mam Was wybrać i od razu jakby, ja powiem Wam szczerze, uwielbiam z jednej strony te konkursy, a z drugiej strony ich nie lubię, bo musiałam wybrać 5 osób i było to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo trudne i proszę, żeby te osoby, których nie wybrałam, się do mnie nie obrażały, bo po prostu no, takie są zasady konkursu, musiałam wybrać. Natomiast dla wszystkich Was, tak czy inaczej, mam nadzieję, że za tydzień będę miała bardzo fajną propozycję, również w kwestii cenowej i tak czy inaczej, jeżeli macie ochotę, to mam nadzieję, że z niej skorzystacie.
No ale tam tarram fanfary. 5 osób. Już mówię, kto to jest. I będę podawać te zazwyczaj imiona i nazwiska, które macie właśnie w swoim podpisie na YouTubie. I nie jest to jakby losowa kolejność, ok? Więc serdeczne gratulacje dla Małgorzaty Pałaszewskiej. Małgosiu, wielkie brawa. Napisz proszę do mnie maila i ja, jak tylko będzie premiera kursu, to dostaniesz ode mnie do niego dostęp bezpłatny do pakietu premium, full wypas, wszystko co zrobiłam, to będzie dla Ciebie. Ten sam pakiet leci do Ani Hewelt, wielkie brawa i gratulacje, do Małgorzaty Gardyńskiej, do Agnieszki Romańskiej oraz do Katarzyny. Panie nam się tutaj uplasowały, ale zdecydowanie też więcej pań do mnie napisało i naprawdę Wasze komentarze mnie po prostu jakoś tak najbardziej chwyciły za serducho. Także wielkie gratulacje dla Was, ale bardzo dziękuję naprawdę wszystkim za udział. I mam nadzieję, że oczywiście widzimy się w Keto Q&A w piątek, ale za tydzień we wtorek mam nadzieję, że będziecie ze mną na premierze, bo Wasza obecność też wiele dla mnie znaczy. Także cóż, ja już się nie mogę doczekać. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!